Państwo, rozpoczynamy finał Mistrzostw Wielkopolski w kategorii młodzi w Unii Hokeju. Pierwsze spotkanie pomiędzy UKS Stroja Żółtych. UKS Żytowiecko. Zapraszamy serdecznie. Yeah.
Thank you.
skończyła się pierwsza tercja pierwszego spotkania. W momencie, gdy druga z trzech, już sędzia druga zawodników na boisko. Trzy tercje, 8-minutowe. Prowadzenie 3-0 dla UKS Salezjanie. Thank you.
Dobrze, Wiktor. Zamianę od bramki naszej dopilnujesz. Od naszej bramki. Wiktor znowu, co to było? Bramka! Thank you.
pierwsze spotkanie. Finał Mistrzostw Wielkopolski i hokeju w kategorii młodzi. Yeah!
przerwy w drugim meczu. Finał Mistrzostw Wielkopolski.
nogą. Dwóch zawodników chyba, nie? Thank you.
8-4, takim wynikiem kończy się drugie spotkanie dzisiejszego finału Mistrzostw Wielkopolski tego roku Młodzik. To będzie trzeci mecz. UKS Zalezianie Poznań, UKS Kopla Paczkowo. Będzie chwila przerwy. Za drużyny Paczkowa. I zaraz wracamy. Zapraszamy na trzecie spotkanie w turnieju, w którym zmierzą się zawodnicy z Paczkowa i Poznania. Zapraszamy na okrzyki.
druga strona masz Piotra. Thank you.
I druga tercja trzeciego spotkania dzisiejszego turnieju finałowego Mistrzostw Wielkopolski w kategorii młodzi w hokeju. W momencie, gdy ostatnie 8 minut przy wyniku 5 do 5. Przypomnijmy, UKS Salezjanie Poznań w strojach żółtych, a białych UKS Kołaczkowo. W kolejnym spotkaniu zmierzy się UKS Kołaczkowo i UKS Jastrzębie Żytowieckie. Kibiców do komentowania również. Najciekawsze wpisy wrzucimy na live.
9-6 takim wynikiem kończy to spotkanie na korzyść drużyny w żółtych strojach, czyli UKS Saleziny Poznanie, ale jeszcze minutę temu naprawdę było gorąco, 6-6, długi czas. Bardzo fajny, emocjonujący mecz warty dzisiejszego turnieju finałowego. Ja zapraszam Państwa na króciutką przerwę. A po przerwie gospodarze kołaczkowo zmierzą się Żytowieckie. Za dosłownie kilka chwil. Serdecznie zapraszamy. I wracamy z powrotem na finałowy turniej Mistrzostw Wielkopolski Unii Hokeju w kategorii Młodzik. Kolejny mecz. Żytowiecko-Kołaczkowo, czyli gospodarze w strojach zielonych i takich czarno-niebieskich strojach reprezentanci Żytowiecka. Niezmiennie 3 tercje 8-minutowe. Czekamy na okrzyki obu drużyn. Kołaczkowo już to szybka narada w bramce zawodników z Żytowiecka. Trochę za wcześnie zaczęli i bez bliska. Jeszcze czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. I rozpoczęli.
Thank you.
Gramy, gramy, patrz. Piki. Damian jest. Przerwę na życzenie szkoleniowca z Kołaczkowa, bo szybko Żytowiecko nastrzał bramę i wyszło na prowadzenie. Ale to jeszcze nie koniec, to dopiero druga tercja, także wszystko się może okazać. Zapraszam serdecznie.
Dostańcie to. W wyniku 8-6 dla drużyny z Kołaczkowa, czyli gospodarzy dzisiejszego finałowego turnieju. Ostatnia przerwa przed końcem tego spotkania. Na momencie trzecia tercja.
Oscar, dawaj!
10-7 dla gospodarzy. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. A podziękowanie. A już za momencik kolejne spotkanie. Ponownie zobaczymy w akcji UKS Jastrzębie Żytowiecko. Zbierze się UKS Kopla Paczkowo. Chwila przerwa dla zawodników Żytowiecka i za momencie wrócimy do transmisji również. Czekamy na Wasze komentarze. A miejsce trzecie. Drużyna Żytowiecka zmieniła stroje, szukają tylko bardziej szczęśliwego koloru. Po fajnym meczu niestety ulegli w poprzednim spotkaniu z gospodarzami z Kołaczkowa. Teraz już w żółtych koszulkach, w czarnych skodenkach i zmienią się po drugiej stronie. Zawodnikami UKS Kopla Paczkowo, czyli zawodnikami w białych koszulkach. Jeszcze dwa chwila przerwy. Z uwagi na to, że zawodnicy z Żytowiecka przed momentem grali swoje spotkanie, ale na chwileczkę sędzia zawodów. Zawodnicy Żytowiecka i Paczkowa, przypomnę, w strojach żółto-czarnych. Zawodnicy Żytowiecka, tutaj zmiana strojów względem meczu poprzedniego. A w białych strojach niezmiennie UKS Kopla Paczkowo.
Ponownie 3 tercje, 8-minutowe. I zapraszamy serdecznie do okrzyków. Thank you.
Pierwsza wersja meczu o trzecie miejsce na tablicy 1-1 po jednym trafieniu Lazutowiecka i Paczkowa za Wolecik. Druga tercja 8-minutowa. Bądźcie z nami.
Thank you.
Zakończyła się druga tercja, przed nami trzecia i ostatnia. Prowadzenie Paczkowa, ale tylko jedno bramkowe, tu jeszcze może się naprawdę wiele wydarzyć. Paczkowo na biało, Żytowiecko na żółto.
wielkim wynikiem kończy się to spotkanie, które przybrało miano małego finału, czyli meczu o trzecie miejsce. Remis dał drużynie białych, czyli Paczkowa. Trzecie miejsce, na czwartym miejscu kończy drużyna w żółtych strojach, czyli drużyna UKS Jastrzębie Żytowiecka. A za momencik zapraszamy na finał tego dzisiejszego wydarzenia. Zobaczymy, kto zostanie tegorocznym mistrzem Wielkopolski w hokeju kategorii młodzik. A zmierzą się gospodarze, czyli w zielonych strojach. Zobaczkowo i w żółtych, ponownie żółci, ale tym razem żółci z Poznania. I to jest Salezjanie Poznań. Dosłownie minutka i wracamy do Was w strach. Państwo, bardzo serdecznie witamy i zapraszamy na mecz finałowy. Mistrzostwa Wielkopolski kategorii młodzika. Przed nami walka o mistrzostwo, a zmierzą się gospodarze, czyli w zielonych strojach UKS Kołaczkowo, a także w strojach żółtych UKS Salezjanie Poznań. Niezmiennie trzy tercje. Mamy okrzyk gospodarzy. Thank you.
Pierwsza tercja meczu finałowego za nami. Po przerwie 3-1 dla UKS Salesianie Poznań. Ale przez pewien czas gospodarze prowadzili 1-0. Mieliśmy chwilę problemy z obrazem, ale już wróciliśmy. Przepraszamy za niedogodności. Przed nami jeszcze dwie tercje 8-minutowe. Zapraszam do komentowania. Thank you.
skończyła się druga tercja. Za moment ostatnia finałowa tercja. W dalszym ciągu prowadzenie zawodników z Poznania, grających w żółtych strojach. 3-1. Ale w dalszym ciągu może się tutaj wszystko wydarzyć, bo zaliczka dwubramkowa jeszcze nie przesądza o sukcesie. Finałową tercję tego turnieju. I nie dożyli. Ostatnie 8 minut.
zgodziła się wynikiem, kończy się to spotkanie, a tym samym zdaniem już z mistrzem wielkopolskiej młodzi Unii Hokeju są to zawodnicy UKS Salezjanie Poznań, wicemistrzowie. Przegrali w tym meczu gospodarze UKS Kołaczkowo. Tym meczem kończymy dzisiejszy turniej. Pozdrawiam Was zawodnicy z Poznania i mistrzowie Wielkopolski w Unii Hokeju. Oni walczyli ten właśnie tytuł. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę potrwa przygotowanie do operacji. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszą transmisję i zapraszamy do kolejnych. Pozdrawiam serdecznie z Kołaczkowa, finału Mistrzostw Wielkopolski Młodzika Team Play. Klasyfikacja końcowa. Pierwsze miejsce mistrzowie UKS Salezjanie Poznań, wicemistrzowie UKS Kołaczkowo, trzecie miejsce UKS Kołaczkowo i czwarte miejsce UKS Żytowiecko.
Dzięki bardzo. Pozdrawiam.